Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 25 marca 2024 roku Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Paweł Wroński poinformował, że ambasador Federacji Rosyjskiej, pan Siergi Andrzejew, nie przybył do siedziby MSZ celem, tutaj cytat, wyjaśnienia incydentu. Z rosyjskim pociskiem manewrującym, który 24 marca naruszył polską przestrzeń powietrzną. Koniec cytatu. To oświadczenie rzecznika MSZ nawiązuje do informacji, którą w niedzielę Rano 24 marca podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, które poinformowało, że polską przestrzeń powietrzną naruszyła jedna z rakiet manewrujących, która przekroczyła granicę Polski na około 2 km, a następnie miała wylecieć z naszego terytorium. Zgodnie z zapewnieniami dowództwa operacyjnego miała być rzekomo cały czas obserwowana, a nad naszym krajem miała. Pozostawać przez dokładnie to jest cytat 39 sekund. Te informacje przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski podczas konferencji prasowej. Natomiast co warte podkreślenia, tutaj dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ani także MSZRP nie przedstawiły żadnych twardych dowodów, że była to rakieta wystrzelona przez Lotnictwo Federacji. Rosyjskiej. Co interesujące, tego samego dnia, właśnie 24 marca 2024 roku, na przykład portal ONET na początku podał informację, że była to rakieta ukraińska. Następnie bardzo szybko skorygowano te informacje i podano, że już rzekomo była to rakieta rosyjska. Zresztą widzicie to Państwo na swoich ekranach w tym, w tym momencie. Powstaje tutaj zatem fundamentalne pytanie, czy władze w Warszawie posiadają twarde i niezbite dowody na to, że to rosyjska rakieta rzekomo wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną. Pamiętamy eksplozję rakiety w przewodowie, która ma, miała miejsce 15 listopada 2022 roku, i wtedy media głównego nurtu. Czołowi politycy, czołowi decydenci w Warszawie natychmiast oskarżyli Rosję o atak rakietowy na Polskę. Bardzo wielu polityków wtedy mówiło o tym, że warto rozważyć uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i tak dalej, i tak dalej. A co się okazało? Okazało się, że posiadane dane przez NATO w ogóle nie wskazują na to, aby to była rosyjska rakieta. Natomiast opinia wydana przez biegłych w toku prowadzonego śledztwa wskazywała, Wyraźnie na to że, był to, że była to rakieta ukraińska. Mimo to śledztwo zostało umorzone. Strona ukraińska nigdy się do tego nie przyznała, nigdy nie przeprosiła, nigdy nie zadośćuczyniła rodzinom tych dwóch zabitych Polaków. Tym bardziej zatem pytania o to, jakie twarde dowody ma MSZ czy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych są dzisiaj zasadne, ponieważ ta opinia została bardzo szybko wyartykułowana, bardzo szybko została rozpowszechniona w media głównego nurtu. Natomiast żadnych twardych dowodów na to obywatelom nie przedstawiono, że była to właśnie rzekomo rosyjska rakieta. Osobna sprawa to jest kwestia, kwestia wezwania ambasadora Federacji Rosyjskiej. Do MSZ-u przy Alei Szucha. Czy ambasador Rosji czy jakiegokolwiek innego państwa ma bezwzględny obowiązek stawiania się na wezwanie do MSZ-u? Nie. Tego, takiego obowiązku nie nakłada konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, konwencja przyjęta 18 kwietnia 1961 roku. Zgodnie z tą konwencją ambasadorzy nie mają obowiązku stawiania się na każdorazowe wyzwanie ministra spraw zagranicznych czy jakiegokolwiek innego urzędnika msz -u. Jest to, tak jak powiedziałem, pewien zwyczaj, jest to pewna forma pewnej kurtuazji. Rzadko dosyć łamana w stosunkach międzynarodowych, jest łamana wtedy, kiedy dochodzi do różnego rodzaju napięć w relacjach międzynarodowych, natomiast nie jest to jakiekolwiek złamanie prawa. Biorąc pod uwagę chociażby ten rok, warto zauważyć, że jako pierwsi złamali ten zwyczaj ambasadorzy krajów Unii Europejskiej w Rosji, którzy odmówili spotkania z ministrem spraw zagranicznych Sergejem. Ład, ławrowem. To zaproszenie do ambasadorów krajów Unii Europejskiej wpłynęło 4, zostało wystosowane 4 marca bieżącego roku, i tutaj gremialnie właśnie europejscy ambasadorzy w Rosji nie zgodzili się na przybycie do MSZ rosyjskiego, odmówili tego, mimo iż zaproszenie zostało właśnie sformułowane nie przez, można powiedzieć, niskiego rangą urzędnika, ale przez samego szefa rosyjskiej, rosyjskiej dyplomacji. Natomiast trzeba tutaj też jasno powiedzieć, że to Polska nie dotrzymuje konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, a konkretnie artykułu 29, który brzmi, cytuję: osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. Nie podlega on aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie. Państwo przyjmujące będzie traktować go z należytym szacunkiem i przed się weźmie wszelkie odpowiednie kroki, aby zapobiec wszelkiemu zamachowi na jego osobę wolność lub godność. Koniec cytatu. Przypomnijmy sobie sceny z 9 maja 2022 roku, kiedy ambasador Federacji Rosyjskiej, pan Siergiej Andrzejew, został w Warszawie zaatakowany, został oblany farbą i właściwie nikt nie poniósł. Żadnych konsekwencji. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, mimo iż dokumentacja fotograficzna, dokumentacja audiowizualna jest dosyć bogata. Widać osoby, które przygotowywały właśnie ten zamach na godność ambasadora. Zresztą do tego, do tego ataku przyznała się jedna z Ukrainek, i właściwie nikt nie poniósł za to żadnej, żadnych konsekwencji. No, to pokazuje, że jest przyzwolenie idące od góry na łamanie konwencji wiedeńskiej. Mamy to więc sytuację, w której z jednej strony władze w Warszawie łamią konwencję genewską i nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa ambasadorowi Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony oczekują, że tenże ambasador będzie trzymał się pewnych konwenansów dyplomatycznych. Biorąc pod uwagę fakt, to co się wydarzyło w Moskwie, kiedy ambasadorzy krajów Unii Europejskiej odmówili spotkania z Siergiem Ławrowem, no to też trudno się spodziewać, aby pewnego rodzaju konwenanse dyplomatyczne były dotrzymywane. Natomiast warto sobie na zakończenie także zadać pytanie, czy w 2022 roku, po 15 listopada, już po tragedii w przewodowie, MSZ Rzeczypospolitej Polskiej wezwał ambasadora Ukrainy w celu złożenia wyjaśnień w sprawie właśnie tej ukraińskiej rakiety, która zabiła dwóch Polaków. Odpowiedź jest oczywista, nie wezwano wówczas ambasadora Ukrainy. W mojej ocenie, cała ta sprawa z rzekomym wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną 24 marca bieżącego roku jakiejś rakiety jest tylko kolejnym elementem w, we wzniecaniu nastrojów antyrosyjskich i w budowaniu atmosfery prowojennej w naszym, w naszym kraju. Trzeba też zauważyć, że cała ta sprawa z tą rzekomą rosyjską rakietą skutecznie odciągnęła uwagę przynajmniej części opinii publicznej od tego, co wydarzyło się 22 marca bieżącego roku w Krasnogorsku pod Moskwą, czyli zamachu terrorystycznego. Pamiętamy, że większość mediów głównego nurtu najpierw oskarżyła rosyjskie służby specjalne o Spowodowanie tego zamachu. Następnie, następnie przyjęła tę retorykę, którą suflowały Stany Zjednoczone, czyli o tym wątku tak zwanego Państwa Islamskiego. I właściwie wszystkie inne pytania, wszystkie inne scenariusze odrzucono, w tym wątek ukraiński. Zarówno zamach terrorystyczny w Krasnogorsku z 22 marca, jak i ta sprawa z rzekomą rakietą nad Polską 24. Marsa pokazują jasno jak łatwo jest wpływać. Na nastroje polskiego społeczeństwa jak łatwo jest manipulować zbiorowymi emocjami, to także pokazuje, że w którą stronę tak naprawdę idzie cała ta, cała ta machina propagandowa, prowadzi ona do sytuacji bezalternatywnej, sytuacji takiego wzrostu nienawiści, takiego wzrostu napięcia w relacjach polsko-rosyjskich, że trudno będzie tak naprawdę zapobiec tutaj nieszczęściu. Dlatego tak istotne jest to, aby Podejmować wszelkiego rodzaju działania deeskalacyjne, jeżeli już nie na poziomie państwowym, bo na to mamy bardzo ograniczony wpływ, to na poziomie społecznym, na poziomie narodowym. Tego typu inicjatywy, jak chociażby składanie kondolencji narodowi rosyjskiemu po zamachu terrorystycznym w, Krasno, w Krasnogorsku, jakie na przykład złożyła Partia Bezpieczna Polska, wzywając do składania kwiatów i zniczy pod rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi, są oczywiście jednym, jednym z przykładów takich możliwych działań deeskalacyjnych. Inne to na przykład marsze Pokoju, udział w marszach pokoju i pokazanie takiego społecznego, społecznego, absolutnego sprzeciwu wobec wpychania Polski do jakiejkolwiek wojny. Pamiętajmy, wojna na Ukrainie to nie nasza wojna nie idziemy na żadną wojnę i warto o tym mówić głośno i otwarcie, tak aby decydenci mieli jasność w, w tym zakresie, i aby przez głowę nawet im nie przeszła myśl, jakakolwiek próba właśnie takiej eskalacji napięcia, która mogłaby się skończyć jakimkolwiek konfliktem, konfliktem zbrojnym. Pamiętajmy, to nie nasza wojna. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej to także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam państwa serdecznie na geopolityka.info.